Na podstawie powieści Artura Conan Doyle'a. Odtąd będę śledził bieg wypadków, przepisując leżące przede mną listy do Sherlocka Holmesa. Brakuje mi jednej kartki, ale reszta jest starannie przepisana i pokazuje dokładniej moje ówczesne odczucia i podejrzenia niż pamięć, chociaż zachowałem niezatarte wspomnienie tych tragicznych wypadków. Baskerville Hall, 13 października. Mój drogi Holmesie, moje poprzednie listy i depesze poinformowały cię dokładnie o wszystkim, co się dotąd wydarzyło w tym zapomnianym przez Boga miejscu. Im dłużej człowiek tu żyje, tym silniej działa na niego ponura atmosfera moczarów, tym więcej strachu budzi ich bezkresny obszar i ich przerażający urok. Gdy tu się dotrze, znika gdzieś obraz współczesnej cywilizacji, pojawiają się natomiast wszędzie siedziby przedhistorycznych ludzi. Gdzie byś nie stanął, wszędzie widzisz ślady tych zapomnianych pokoleń, ich groby i olbrzymie bloki skalne, które zdaje się oznaczają miejsca, gdzie były ich świątynie. Patrząc na te szare, kamienne chaty oparte o urwiste stoki pagórków, zapominasz o czasach, w jakich żyjemy, a gdybyś nagle ujrzał odzianego w skórę zarośniętego człowieka, który wyczołguje się z niskiego wejścia i zakłada na łuk strzałę zakończoną krzemiennym grotem, zdawałoby ci się, że jego obecność tutaj jest bardziej naturalna niż twoja. Można się tylko dziwić, dlaczego nasi przedhistoryczni przodkowie osiedlili się tak licznie na ziemi, która niewątpliwie zawsze była nieurodzajna. Nie jestem archeologiem, ale przypuszczam, że było tu jakieś pokojowo usposobione plemię, które po klęsce musiało zamieszkać tam, gdzie nikt inny nie chciał. Nie ma to jednak nic wspólnego z zadaniem, które mi zleciłeś, nie zainteresuje prawdopodobnie twojego praktycznego umysłu. Dobrze pamiętam, że jest ci obojętne, czy Ziemia obraca się wokół Słońca, czy też na odwrót. Wracam więc do wydarzeń dotyczących Henryka Baskerville'a. Nie pisałem dotychczas tylko dlatego, że nie miałem o czym. Ale wydarzyło się właśnie coś, o czym powinieneś wiedzieć. Najpierw jednak muszę poinformować cię o innych szczegółach dotyczących sprawy, którą się zajmujemy. Po pierwsze, na moczarach ukrywa się zbiegły więzień. Prawdopodobnie opuścił już te strony i to uspokoiło mieszkańców tego pustkowia. Minął już tydzień od jego ucieczki i przez ten czas nikt go nie widział ani o nim nie słyszał. Jest niemożliwe, żeby wytrzymał tak długo na moczarach. Mógłby się bez problemu ukryć w jakiejkolwiek z kamiennych chat, ale nie miałby co jeść, chyba że schwytałby i zarżnął jednego z pasących się na stokach gór baranów. Sądzimy więc, że stąd uciekł, a okoliczni dzierżawcy są przez to spokojniejsi. W zamku jest czterech mężczyzn, zdolnych obronić się w razie potrzeby, ale przyznam, że byłem niespokojny na myśl o Stapletonach. Mieszkają na zupełnym pustkowiu, trzymają tylko dwie osoby służby, a sam Stapleton nie grzeszy siłą. Byliby więc wraz z siostrą zupełnie bezbronni w rękach takiego okrutnego bandyty, jak ów zbieg z Notting Hill, gdyby się do nich dostał. Sir Henryk był tym zaniepokojony nie mniej niż ja i zaproponował, że Perkins, jego Stangret, będzie u nich nocował. Stapleton jednak nie chciał o tym słyszeć. Troskliwość baroneta wynika też i stąd, że nasz przyjaciel zaczyna interesować się piękną sąsiadką. Nic dziwnego, że tak dla energicznego człowieka jak on, czas na tym dzikim pustkowiu wlecze się, a panna jest czarująca. Ma jakiś egzotyczny urok, płynie w niej gorąca południowa krew, co
co stanowi dziwny kontrast z chłodem i obojętnością jej brata. Ale i w nim chyba płynie gorąca krew. Ma widocznie wielki wpływ na siostrę. Zauważyłem, że rozmawiając, panna Stapleton ciągle spogląda na niego, jakby szukała uznania dla swoich słów. Metaliczny błysk w jego oczach, zacięte wąskie wargi pokazują stanowczy, a może nawet bezlitosny charakter. Na pewno by cię zainteresował. Odwiedził Baskervilla już pierwszego dnia, a nazajutrz rano zaprowadził nas obu tam, gdzie, jak utrzymują, wzięła początek legenda o okrutnym Hugonie. Szliśmy kilka mil przez moczary do tak ponurego miejsca, że rzeczywiście mogła tu powstać ta straszna opowieść. Stanęliśmy między urwiskami u wejścia do krótkiego wąwozu, który prowadzi na małą, zarośniętą trawą polankę. Na środku polanki sterczą dwa wielkie głazy o wierzchołkach tak ostrych i spiczastych, że wyglądają jak olbrzymie kły jakiegoś szarłocznego potwora. Całe otoczenie dokładnie przypomina miejsce legendarnej tragedii. Sir Henryk z wielkim zainteresowaniem rozglądał się dookoła i niejednokrotnie pytał Stapletona, czy wierzy, że siły nadprzyrodzone wpływają na rzeczywistość. Mówił wesołym głosem, lecz było widać, że bierze sprawę poważnie. Stapleton odpowiadał powściągliwie, ale łatwo można było dostrzec, że nie mówi wszystkiego i nie chce jasno odpowiedzieć, aby nie niepokoić baroneta. Opowiedział nam kilka przypadków prześladowania rodzin przez nieznane siły i zostawił wrażenie, że, ogólnie rzecz biorąc, wierzy w legendę. Wracając, wstąpiliśmy na śniadanie do Mary Pitt House i tu Sir Henryk poznał pannę Stapleton. Od pierwszej chwili wywarła na nim wielkie wrażenie i sądzę, że się nie mylę, pisząc, iż byłoby to wzajemne. Gdy wracaliśmy do domu, ciągle o niej mówił, a teraz prawie nie ma dnia, abyśmy się nie widzieli z bratem i siostrą. Dziś są tu na obiedzie, a w przyszłym tygodniu my mamy podobno być u nich. Należałoby przypuszczać, że Stapleton powinien być zadowolony z perspektywy takiego małżeństwa. Tymczasem nieraz zauważyłem wyraz wielkiego niezadowolenia na jego twarzy, gdy Sir Henryk w jakikolwiek sposób okazuje zainteresowanie jego siostrą. Stapleton jest do niej niewątpliwie bardzo przywiązany, bo gdyby jej zabrakło, prowadziłby bardzo samotne życie. Ale byłby znów największym egoistą, gdyby z tego powodu nie dopuścił do tak świetnego dla niej małżeństwa. Jestem pewien, że Stapleton nie życzy sobie, żeby młodzi zakochali się w sobie i kilkakrotnie zauważyłem, że starał się, aby nie zostawali sami. Nawiasem mówiąc, jeśli ten romans dojdzie do tychczasowych problemów, wykonanie twojego polecenia, abym nie upuszczał Sir Henryka na żadnym spacerze, będzie dla mnie o wiele trudniejsze. Straciłbym całą jego sympatię, gdybym chciał ściśle wypełnić twój rozkaz. Przed kilkoma dniami, a dokładnie w czwartek, doktor Mortimer był u nas na śniadaniu. Wykopał z grobu w Longdown czaszkę przedhistorycznego człowieka i jest uszczęśliwiony. Nie znam równie łatwowiernego entuzjasty. Po śniadaniu przyszli Stapletonowie i poczciwy doktor, na prośbę Sir Henryka, zaprowadził nas wszystkich do Alei Cisowej, żeby nam opowiedzieć dokładnie na miejscu, jaki był przebieg wypadków tej feralnej nocy. Aleja jest długa, ponura, zacieniają ją dwa wysokie żywopłoty, a z każdej strony ciągnie się wąski pas trawnika. Na końcu stoi stara, rozpadająca się altana, a w połowie alei znajduje się furtka, gdzie Sir Karol strząsnął popiół z cygara. Za nią rozciągają się bezkresne moczary. Pamiętam twoją hipotezę w tej sprawie i usiłowałem odtworzyć sobie coś w wyobraźni to, co się tam stało. Stojąc przy furtce, Sir Karol ujrzał coś idącego przez moczary. Coś, co go tak przeraziło, że zaczął uciekać i biegł bez opamiętania, dopóki nie umarł ze strachu i zmęczenia. Biegł długim, ponurym, liściastym tunelem. Przed czym uciekał?
przed psem pasterskim z moczarów, czy też przed jakimś czarnym, milczącym, nieziemskim potworem? Czy ktoś go przygotował? Czy blady, uważny Barrymore wie coś więcej niż chce powiedzieć? Wszystko okrywa ciemność i tajemnica z niezatartym piętnem zbrodni. Od czasu, gdy pisałem do ciebie ostatni raz, poznałem jeszcze jednego sąsiada, pana Franklanda z Laughter Hall. Mieszka o jakieś 4 mile na południe od nas. Jest już starszym człowiekiem. Siwy, czerwony jak burak, choleryk. Ma jedną namiętność. Przestrzega zawzięcie wykonywania przepisów prawa. Stracił już majątek na procesy, a procesuje się z upodobania. Uprawia sztukę dla sztuki i bywa w jednej i tej samej sprawie raz powodem, to znów pozwanym. Nic dziwnego, iż stało się to dla niego tak kosztowne. Zdarza się, że nagle zamknie publiczną drogę i gmina musi pozwać go do sądu. Innym razem rozbiera płot otaczający posiadłość któregoś z mieszkańców, upierając się, że od zawsze istniała tam ścieżka i zmusza właściciela do zaskarżenia go do sądu. Zna doskonale prawa własności dworu i gminy, więc wykorzystuje niekiedy te wiadomości na korzyść chłopów z Fenward, niekiedy zaś przeciwko nim tak, że bywa kolejno albo triumfalnie obnoszony po wsi, albo symbolicznie palony na stosie, zależy co ostatnio zrobił. Podobno ma teraz 7 procesów, które pochłaniają resztki jego majątku, co wytrąci mu broń z ręki i unieszkodliwi. Poza tą manią jest, zdaje się, człowiekiem łagodnym, dobrodusznym i wspominam o nim tylko dlatego, że chciałeś, żebym ci opisał wszystkie osoby, z którymi się stykamy. Pan Frankland ma na razie inne zajęcie. Zajmuje się amatorską astronomią, posiada świetny teleskop i przez cały dzień z dachu swojego domu rozgląda się po moczarach w nadziei, że dostrzeże zbiegłego więźnia. Gdyby tylko chciał ograniczyć do tego swoją działalność. Ale ludzie mówią, że zamierza wytoczyć proces doktorowi Mortimerowi za otwarcie grobu bez zezwolenia najbliższych krewnych, a to dlatego, że doktor wykopał z mogiły w Longdown tą przedhistoryczną czaszkę. Tak więc Frankland trochę ubarwia i rozwesela tu nasze życie. A teraz, skoro już wiesz wszystko, co się dotąd stało ze zbiegłym więźniem, Stapletonami, doktorem Mortimerem i Franklandem z Laughter Hall, przejdę do rzeczy ważniejszych, do Barrymorów, a zwłaszcza do dziwnego wydarzenia z ubiegłej nocy. Przede wszystkim powrócę do depeszy, którą wysłałeś z Londynu, ażeby się upewnić, czy Barrymore rzeczywiście jest w zamku. Pisałem ci już, że rozmowa z kierownikiem poczty wykazała, że nie mamy na to żadnego dowodu. Powiedziałem o tym Sir Henrykowi, a on ze swoją zwykłą szczerością wezwał Barrymora i zapytał go, czy odebrał depeszę osobiście. Barrymore odpowiedział twierdząco. Czy chłopiec oddał ci ją do rąk? Zapytał Sir Henryk. Barrymore był widocznie zdumiony i zastanowił się przez chwilę. Nie, byłem na strychu i przyniosła mi ją żona. Wieczorem Barrymore z własnej inicjatywy powrócił do tej sprawy. Nie bardzo rozumiem, dlaczego dziś rano zadawał mi pan te pytania. Mam nadzieję, że nie oznacza to utraty pańskiego zaufania. Sir Henryk zapewnił go, że tak nie jest i uspokoił ostatecznie podarowaniem dużej części swoich starych ubrań, ponieważ nadeszły już rzeczy zamówione w Londynie. Bardzo zaciekawia mnie pani Barrymore. Jest tęga, ociężała, ograniczona, ale pełna godności ze skłonnością do purytanizmu. Nie można sobie wyobrazić osoby mniej wrażliwej. A jednak pisałem ci, że pierwszej nocy po naszym przyjeździe słyszałem jej gwałtowny płacz, a potem nieraz zauważyłem ślady łez na jej twarzy. Dręczy ją zapewne jakieś wielkie zmartwienie. Niekiedy wydaje mi się, że trapią ją wyrzuty sumienia, a chwilami znów posądzam Barrymora, że jest domowym tyranem. Od razu wyczułem w tym człowieku coś niezwykłego i tajemniczego, a wydarzenia ostatniej nocy umocniły moje podejrzenia.
chociaż sama sprawa może wydać się mało istotna. Jak wiesz, mam lekki sen, a od czasu, gdy tu przyjechałem z misją, wcale nie śpię, tylko drzemię. Otóż ubiegłej nocy, około 2 nad ranem, zbudził mnie odgłos kroków kogoś mijającego mój pokój. Wstałem, uchyliłem drzwi i wyjrzałem. Po korytarzu wlókł się wysłużony czarny cień. Cień skradającego się mężczyzny, który trzyma w ręku świecę. Miał na sobie tylko koszulę i spodnie, był boso. Widziałem jedynie zarysy postaci, ale po wzroście poznałem Berymura. Szedł wolno i ostrożnie, sprawiając wrażenie przestępcy. Pisałem ci, że korytarz jest przecięty balkonem, biegnącym dookoła przedsionka i ciągnącym się jeszcze dalej. Zaczekałem, aż postać zniknie i poszedłem za nią. Gdy okrążyłem balkon, ten człowiek był już na końcu korytarza i po blasku światła padającego przez otwarte drzwi wywnioskowałem, że wszedł do jednego z pokojów. Pokoje w tym skrzydle zamku są jednak niezamieszkane i nieumeblowane. Ta wędrówka stawała się więc coraz bardziej tajemnicza. Światło stale padało w jednym punkcie, jak gdyby trzymający je człowiek stał bez ruchu. Zakradłem się jak mogłem najciszej pod drzwi i zajrzałem do środka. Barrymore stał skulony przy oknie i trzymał świecę przed samą szybą. Odwrócony bokiem do mnie, wpatrywał się w czarną dal moczarów, a jego rysy jakby skamieniały w oczekiwaniu. Stał tak przez kilka minut, po czym westchnął głęboko i nerwowym ruchem zgasił świecę. Wróciłem błyskawicznie do siebie i zaraz znów usłyszałem odgłos cichych kroków. Długo potem, gdy zapadłem już w półsen, dobiegł mnie zgrzyt klucza obracanego w zamku, ale nie mogę powiedzieć, skąd dochodził ten dźwięk. Nie mam pojęcia, co to wszystko znaczy, ale w tym ponurym domu dzieją się jakieś tajemnicze sprawy, które na pewno wyjaśnimy prędzej czy później. Nie będę zawracał ci głowy swoimi przypuszczeniami, gdyż chciałeś ode mnie tylko faktów. Dziś rano długo rozmawiałem z Sir Henrykiem i na podstawie moich obserwacji z ubiegłej nocy ustaliliśmy plan działania. Nie piszę dziś, na czym polega, więc z tym większym zainteresowaniem przeczytasz mój następny raport.